właśnie testujemy opryskiwacz, także pierwsza próba, daliśmy odżyweczkę. Zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. Ruszam z miejsca. I tak w tej chwili mamy prędkością, jedziemy 7,2 na godzinę, 7,4, tak jak pokazuje komputer. Mamy troszkę za małą wydajność, damy większy bieg. Ciśnienie mamy w tej chwili 2 bary około 260 litrów, troszkę to jest według mnie za dużo jeszcze, ale na razie testujemy, bo pierwszy kawałek, także to jest tylko odżywka. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To mamy teraz, opryskałem przężyto. Tu mamy 1,5 hektarowy kawałek przężyta, no jeszcze na kwasnie pryskanie, więc zaraz tego może za szybko, zimno troszkę jest. Ale została z tamtego roku odżywka, także tutaj ją wykorzystamy. No i zobaczymy, jak to będzie później wyglądało. Będzie ok, wyjdzie litraż. Jak nie, to trzeba będzie zmniejszyć lub zwiększyć. Może ja troszkę zmniejszę już. O. I mamy teraz 250 litrów jeszcze. Także jedziemy dalej. Aj, coś nie mogę go jeszcze ogarnąć. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Tu musimy uważać na płot, bo to już jest. Dobra, na razie kończymy. Przerwę, przerwę. Także teraz było małe czyszczenie, bo dwie końcówki było już zapchane. No pryskamy dalej, no próbujemy, testujemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także tu jest troszkę po deszczu, mokro, ale myślę, że kurde, nie przeszkadza, też kleją się troszkę kółka. No i mówię, opryskiwacz, no na razie sprawdza się dobrze, tam jest jedna końcówka do przeczyszczenia, raz, czwarta od końca. Zaraz może dojadę do końca i ją wezmę. Delikatnie sprawdzę. Tak, czwarta końcówka. Raz, dwa, trzy, cztery. O, jakże ostatni kawałek. Jedyneczka. Dobrze, pokrywa się, czyli akurat jest dobrze. Bo tam opryskiwacz w koło i równo po opryskiwacza. Dojedziemy do końca i sprawdzimy litraż. Także tu tylko jedziemy połówką, ta w tej chwili nie ciągnie połówka. Zaraz mamy koniec. Nawet poziomowanie się super sprawdza, elegancko. Jest na trapezie, ale i tak robi super robotę. Włączamy wałeczek i idziemy sprawdzać.
Dzisiaj właśnie przywiozłem z roboty po regeneracji elementy siłownika. Pokażę Wam, jak to wygląda. Akurat nie mam zdjęć ani nagrań, jak to wyglądało przed naprawą, ale tu macie największy cylinder. Jest w tej chwili, był umieszczony w tokarce i był przejechany papierem ścierny, czyli od takiego grubszego, żeby to jakoś miał równać, do bardzo drobniutkiego, także widać, te wszystkie rysy się wyeliminowały. No, zostały takie małe, tylko minimalne, takie dosłownie co są setki milimetrów, takie chrostki, ale także na pewno to już będzie teraz w tej chwili spełniało swoje zadanie. No wiadomo, uszczelniacze też nie były jakieś tam pierwszej jakości, już to było też już stare troszkę, już były przetarte, wypatrzone. Tu mam jeszcze kolejne, Wam pokażę te części, wszystkie w sumie, do tego siłownika. To jest siłownik czteropoziomowy, o ile pamiętam. Raz, dwa, trzy, tak, czteropoziomowy w sumie. Tu jest poziom trzeci, o, błyszczy się elegancko. Tylko w tej chwili nowe uszczelnienia i będzie tacy. O, w środku tu uszczelnienia przechodzą po dwa. To jest trzeci element. I ostatni jeszcze element. Wszystko w szmatce zawinięte, żeby się gdzieś jedno drugie nie stuknęło. I tu mamy czwarty element. Także teraz jak przyjdą uszczelniacze nowe, myślę, że będzie to teraz sprawdzało się. Także składamy ten, zamawiamy uszczelniacze, składamy siłownik jednej skrzyni i rozbieramy drugi siłownik. Nie chcieliśmy dwóch naraz, bo później, żeby czasem nie pomieszać z tego siłownika do tamtego, z tamtego do tego i odwrotnie. Także chodziło wszystkie cztery elementy razem, nie chodzą dalej razem. Także złożymy tego, to rozbierzemy tamtego i zrobimy to samo z tamtym. Tu Piotr, jakieś uszczelnienie było? Jest zigger, ten czop się nie wyciąga i tam nie ma o-ringa. W środku może być o-ring. Trzeba to rozebrać tak samo, także tu musimy jeszcze zajrzeć. Bo tu ta nasadka przychodzi, ty to ściągałeś czy nie? Nakrętka. No, także tutaj przyjdzie tak samo nowy uszczelniacz i będzie wszystko, myślę, że cacy. Także teraz włożymy to tak, jak było. Także z racji tego, że w tej chwili nie składamy tych siłowników, a one były po to karce świeżo szlifowane, najlepiej byłoby je, bo do soboty trochę czasu, żeby nie przyłapały. Troszkę weźmiemy mokrą szmatką z oleju, je zabezpieczymy, żeby po prostu ich korozja tam jakaś powierzchowna nie złapała, bo nie wiem, czy to są siłowniki chromowane, czy zwykłe. No mówię, tyle lat to mogły być jakieś regenerowane, nadlewane, cholera wie co. Lepiej je po prostu pustą szmatką z oleju zabezpieczyć. Także mamy jedną część. O. Tu bierzemy kolejnego, w kolejności tak jak było. Drugi element, aby było po prostu tłuste, wtedy się wilgoć tego nie trzepi. Przekładzimy to szmatką następną, żeby nie stukały o siebie. Będziemy kolejnego dawać. Tu mamy trzeci element. Nie trzeba więcej. Na tyle tłuste, że się świeci. Tu mamy trzeci element. Słaby ten kartonik, ale powstał. I ostatni, tu mamy element czwarty, najcięższy. I tu mamy ostatni element. Tak dla porównania Wam pokażę, może kamerka tu uchwyci. Wyglądało to tak. Wcześniej takie troszkę miało chrostki, takie różne właśnie nierówności, a wygląda to w tej chwili po przepolerowaniu na tokarce. Wygląda to tak, ładna gładź została, także widać tutaj różnicę. No, także ostatni element jest zabezpieczony. Pokładę. I wszystko. Także w sobotę będzie tego na pewno składanie, także myślę, że do soboty będzie dalej kręcony film. Następne filmy będą już teraz szły na bieżąco, także trzymajcie się, do zobaczenia.